Dzisiaj zakupy razem z Zosią. Wybieramy skrzydło drzwiowe. Tak, jakie ekologiczne, mamy? Naturalne materiały i kolory. To jak duże jest to mieszkanie? Bardzo. Bardzo duże. Tak. Zosia nie duża, ma duże mieszkanie. Tak jest. Proszę bardzo. Muszę się mieścić. Eko. To mieszkanko jest jak duże? 50 metrów kwadratowych. O, to fajne już. Jasne czy ciemne? Jasne, białe ściany. Masz ogródek czy taras? Taras. Taras, fajnie. Taras, o, tak. To dobrze. Chodź, coś wybierzemy. Drewnianego. Pierwsza propozycja. Skrzydło ramowe, bardzo klasyczne. Mamy dwie płyciny, mamy frezowanie. To nie jest naturalny folii, to jest folia. Ale przez to masz bardzo solidne skrzydło drzwiowe i nie wiem, jak to się ma do twojej ekologii. Troszeczkę za ciemne i nie komponuje mi się z moimi białymi ścianami. Wydaje mi się, że nie będzie kontrastu. Będzie kontrast. Wiesz co, tu masz trochę przekłamanie, bo mamy tapetę na ścianie. Sama ta folia sprawia wrażenie naprawdę bardzo naturalnego z takiego forniru. Mm-hmm. Jest, no cóż, fornir dębowy, tak? Skrzydło masz bezprzylgowe, mamy ukryte te zamki, mamy ukryte zawiasy tam, proszę bardzo, głęboko. Tu są uszczelki, ale mówisz, że za klasyczne. Za klasyczne, tak. Żłobienia takie są klasyk. Wolałabym coś jaśniejszego. Jaśniejszego. No dobrze, to ja pokażę ci drugą propozycję. Jest nieco jaśniejsza i bardziej nowoczesna. Super. No i proszę, jak cichutko się zamykają. No właśnie, ale nie można nimi trzasnąć. A dlaczego ty chcesz trzaskać drzwi? Bo czasami lubię tak wyładować emocje. A, pokazać. Tak. Kto tu rządzi. Dobra, pokażę ci drugie skrzydło. Dobra, druga propozycja. Skrzydło płytowe pokryte jest folią, która ma bardzo naturalną fakturę przypominającą formę. Zobacz, to czuć pod palcami. Tak, czuć tę porowatość. Czuć porowatość, odczujemy ten układ słoi. Mhm. Tak. I to samo jest na skrzydle drzwiowym i to samo jest na opaskach. Nawet na opaskach chyba bardziej. Tak, bardziej czuć. Mhm, ale są bardziej rustykalne. Super i wydaje mi się, że będzie to się idealnie komponowało z moją ścianą białą. Tak, bo będziesz miała odcięcie takie graficzne, tak. A wspominałaś też o lofcie, więc ta czerń do loftu... Tak, zdecydowanie tak. Czarne klamki, magnetyczne zamki i oczywiście mamy ukryte zawiasy. Super. I fajna ta ościeżnica czarna. Ona ma też tą fakturę i przełamie tą taką prostotę i nawiążę do twojej ekologii tych takich naturalnych elementów i materiałów. Super, podoba mi się i kolor, i faktura, i to, że można nimi trzasnąć. Ja wam powiem szczerze, że pierwszy raz wybieram skrzydła drzwiowe, gdzie atutem za tym modelem jest to, że można nimi trzasnąć. Tylko muszę poprosić Zosię, żeby nie trzaskała zbyt głośno, bo pewnie masz jakichś sąsiadów. Ale oni mnie lubią, wytrzymają każdy wszyscy trzaskają w tym domu. Tak. Dobrze, Zosia, czyli co, te? Te, zdecydowanie. Jaśniejsze z czarnym elementem. Dokładnie tak. Dobra. Będzie idealnie. I możesz nimi trzaskać. Cichutko oczywiście, cichutko. Chodź. Jeśli podobało wam się wideo, naciśnijcie lubię to. A jeśli chcecie zobaczyć więcej naszych filmów, zapraszam do subskrypcji naszego kanału.